Słuchasz podcastu Sztuka poza ramami, w którym prowadząca Maja Michalak do rozmów zaprasza najciekawsze osoby z polskiego świata sztuki. Zaobserwuj ten podcast, aby być na bieżąco z nowymi treściami i zapewnić sobie stały kontakt ze sztuką. Czwarty sezon podcastu Sztuka poza ramami rozpoczynamy od tematu związanego z architekturą. Nie każdemu w pierwszej kolejności przychodzi ona na myśl, kiedy myśli o sztuce, a dla mnie jest ona szalenie, szalenie istotną dziedziną historii sztuki, ale sztuki w ogóle. Dlatego do tej rozmowy o tym, czym jest dobra architektura i jak ona współcześnie, ale także historycznie wygląda i wyglądała, zaprosiłam eksperta w tej dziedzinie, Radosława Gajdę, architekta, który wraz z Natalią Szcześniak. Tworzy kanał na YouTubie już od 10 lat. Architecture is a good idea oraz oczywiście jest twórcą książek. Merytorycznych o architekturze, ale w ostatnim czasie także powieści kryminalnej. Kryminału architektonicznego. Kryminału tam, architektonicznego. Która gdzieś tam wow. cały czas jest obecna, <laughs> nawet jeśli opowiadamy historię no, morderstw. Tak. Radku, bardzo mi miło Cię gościć. Mi również, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od tego, jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby z popularyzacją. Historię architektury, wyjść do szerszego grona odbiorców, bo po studiach na Politechnice Warszawskiej i pracy tam jako wykładowca, stwierdziłeś, że jednak warto pokazać tą wiedzę, pokazać tę architekturę właśnie, nie tylko swoim studentom, ale także innym ludziom. Co ci no do tego zmotywowało? Można powiedzieć, że trochę ci studenci właśnie A. byli takim pierwszym punktem, który jakby popchnął mnie, żeby myśleć o szerszym popularyzowaniu architektury, bo faktycznie przez pięć lat pracowałem jako asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury. Uczyłem historii architektury, historii sztuki. Miałem też takie swoje autorskie zajęcia dzieło sztuki w kontekście kulturowym. I te zajęcia były popularne wśród studentów na tyle, że oni przyprowadzali swoich nie Architektonicznych, czy nie studiujących architektury, znajomych, dziewczynych opaków, żeby po prostu zobaczyli, że można zrobić ciekawe zajęcia na temat historii architektury, takie właśnie wciągające, które były na, jakby na tyle profesjonalne, żeby one wzbogacały, mam nadzieję, dość yy, znacznie program studiów dla studentów architektury, ale na tyle. Ogólne i rozszerzające, rozwijające wiedzę i taką percepcję przestrzeni, żeby właśnie osoby, które nie studiują architektury, także były zainteresowane i śledziły dwugodzinny wykład czy dwugodzinne seminarium z zainteresowaniem. I kiedy rozstano się ze mną, na jakby wydział, kiedy się ze mną rozstał i powiedziano mi, że ja już nie pasuję do tego miejsca, no to pomyśleliśmy, że no, skoro tak było, że to było interesujące nie tylko dla studentów, ale też dla innych, skoro studenci w sumie pytali, czy moje zajęcia będą nagrywane, czy może że będzie można gdzieś na YouTubie zobaczyć mój wykład, no to pomyśleliśmy z Natalią, że może to faktycznie będzie coś, co kogoś zainteresuje, że to, co dla Natalii i dla mnie było zawsze najbardziej interesujące, no bo postanowiliśmy związać z tym nasze życie zawodowe, może będzie też interesujące dla kogoś innego, opowiadane w taki sposób, jak my uważamy za naj najciekawszy. No i nagraliśmy pierwszy odcinek, taki króciutki, z odpowiedzią na pytanie, skąd się wzięły bloki, z takim porównaniem zabudowy kamienicznej zwartej, z tymi pierwszymi modernistycznymi pomysłami. Wrzuciliśmy go do, do internetu, tak po prostu, jakby, ja nie wiedziałem wtedy, że są jakieś subskrypcje na, YouTubie, nie? Rzuciliśmy na, na YouTube, nie? Wrzuciliśmy tutaj na YouTuba i okej, okay, zobaczymy, co się, co się wydarzy. No i przez tydzień chyba to obejrzało 20 tysięcy osób, więc jakby jak już trafiliśmy w algorytm, też te różne takie agregatory, podawacze dalej ciekawych treści nas w sensie takie, takie strony wykop.pl albo Joe Monster, yy, i tam też to powchodziło na główne strony. No i okazało się, że są osoby, które są tym zainteresowane, oglądają, podają dalej, komentują, zastanawiają się, yy, jak, dlaczego, skoro coś zrobiono w latach dwudziestych i trzydziestych, to teraz to robimy inaczej, albo co się udało, co się nie udało w tej modernistycznej architekturze mieszkaniowej, bo o tym był ten, ten pierwszy odcinek. Yy, my w ogóle myśleliśmy, że to będzie po prostu taki takie koło zamachowe naszej działalności projektowej, żeby będziemy projektowali wnętrza, jakby to nas najbardziej wtedy interesowało. No i zawsze jest taki. Awkward moment, tak jak się spotyka pierwszy raz i się ludzie nie znają, tak mają się jakoś, nie wiem, w kawiarni, na przykład, bo wtedy nie mieliśmy jeszcze jakby wiele takich jakby startujących działalności architektonicznych, no nie ma biura siłą rzeczy, więc te spotkania są jakoś na budowie albo w kawiarni, no to. Jak ktoś zobaczy nasze wideo, no to już będzie przynajmniej twarz kojarzył, nie? więc nie będzie tego pierwszego, czy to pan, czy to, w to my jesteśmy mówieni. No ale bardzo szybko się okazało, że, że, że to koło zamachowe zaczyna jakby się szybciej kręcić niż ten zamach, który miało wykonywać. Pojawiły się pierwsze pytania na temat lokowania jakichś inwestycji u nas w programie. No i na, na szczęście to były bardzo ciekawe inwestycje, więc mogliśmy fajne architektoniczne ciekawostki pokazywać właśnie na przykładzie jakichś deweloperskich osiedli. No i to się okazało, że, że to może. Być nasza główna działalność. A jak szybko to się stało? że... W 10 tygodni. To było niesamowite. Tak. Wow, to chyba nie słyszałam o takim wyniku no, to jeszcze. Było, nigdy. To było bardzo, bardzo zaskakujące, no bo też ja nie wiedziałem, że w ogóle to, to tak może wyglądać nie? i że bardzo szybko, jakby rzeczywistość rzuciła nas na, na głęboką wodę. A czy mieliście od razu plan na to, jakiego rodzaju odcinki będziecie produkować i o czym będziecie mówić? I dlaczego w ogóle? Głównie myśleliśmy właśnie o jakichś takich ciekawostkach budowlano- mieszkaniowych czy mieszkaniowo-architektoniczno-blokowych. Potem zobaczyliśmy, że jak zrobiliśmy kilka rzeczy o gotyku, to to też jest coś, co bardzo ludzi interesuje. Też jakieś wieżowce zaczęliśmy wrzucać, bo też to, to takie są prywatne nasze zainteresowania architekturze wysokościowej. Natalia zrobiła dyplom magisterski na temat jakby jej, jej dyplom to była strategia lokalizacji wieżowców w Warszawie. Taki bardzo duży, urbanistyczny, taki z takiego metapoziomu temat, więc te wieżowce też tam zawsze gdzieś były naszym obiektem zainteresowań. I to się okazuje, że to są też rzeczy, które właśnie działają na wyobraźnię, czyli to, co jest bardzo blisko nas, bloki, mieszkania, ale też te rzeczy, które budzą jakieś zainteresowanie takie szersze, może budzą jakieś emocje, czyli właśnie na przykład gotyk z tymi strzelistymi katedrami, no jakiś taki odpowiednik współczesny strzelistych katedr, czyli, czyli właśnie wieżowce. Ale mam wrażenie, że takim w naszym przypadku przynajmniej sposobem na sukces było, było to, że po prostu mówiliśmy o tym, co nas w danym momencie najbardziej interesowało i że to nie chodzi o to do końca, że budynek, który przedstawiamy dla wszystkich będzie najbardziej fascynującym budynkiem na świecie, ale on dla nas jest ciekawy, interesujący i my to naszą pasją, naszym zainteresowaniem staramy się dzielić. I to właśnie ten nasz entuzjazm jest tą rzeczą, która jest w naszym programie zaraźliwa. Zdecydowanie, a ja od siebie dodam, że na pewno tutaj połączenie. Bardzo dobrej merytoryki, właśnie z fascynującymi opowieściami i z tym, że wy zawsze robicie taki storytelling, i to nie jest po prostu pokazanie encyklopetycznej wiedzy i powiedzenie trudnych terminów architektonicznych mm -hmm. i do nich definicji, czy właśnie opisanie budynku krok po kroku, powoduje, że ludzie chcą tego słuchać i właśnie nie są to wykłady uniwersyteckie, akademickie, tylko coś, co można oglądać jak Netflixa i po prostu dla przyjemności, nawet jeżeli. Jeżeli nie ma się w ogóle kompletnie nic związanego z architekturą, bo ja sama tak robiłam. Oczywiście to też wiąże się z moimi zainteresowaniami, ale myślę, że znacznie więcej osób, które śledzą wasz profil i wasze filmy, robią to przede wszystkim dla własnego rozwoju i przyjemności. Jestem ciekawa, czy. Przez te 10 lat zmieniło się wasze podejście do produkowania filmów? Czy bardziej skoncentrowaliście się na tym, kim jest wasz odbiorca, bo pewnie też lepiej już zdążyliście go poznać? Czy nadal ta intuicja i postawienie na to, co was najbardziej interesuje, jest najważniejsze? Bardzo dziękuję za miłe słowa. Wiemy, kim jest nasz odbiorca, dzięki choćby wykładom, kiedy możemy się spotkać na, na żywo z takimi dużymi grupami osób, które, które przychodzą nas, po, nas posłuchać. Też czasem się zdarzają takie bardzo miłe spotkania na ulicy na przykład, że ktoś nas mija i zagaduje, no to my też wtedy chcemy wiedzieć, kim ta osoba jest i czym się zajmuje. Mieliśmy kilka takich ciekawych spotkań, że mm, ktoś miał togę przewieszoną przez ramię, bo właśnie szedł do sądu albo wracał z sądu, więc to by było nasze Okej, okay, Czyli prawnicy nas oglądają. <laughs> Także wiemy, że, że bardzo dużo prawników nas ogląda i informatyków i lekarzy albo dentystów, więc to są takie chyba duże grupy zawodowe, jeśli można tak powiedzieć, które nas oglądają i faktycznie jakby do tego typu osób, mam wrażenie, czy jakby do szeroko rozumianych naszych znajomych w pewnym sensie też kierujemy, kierujemy ten program. On nie jest raczej dla architektów, chociaż na przykład ten cykl z obrazem miesiąca on teraz trochę rzadziej jest niż raz na miesiąc, no to, to jest coś, co myślę, że architekci też mogą bardzo skorzystać, czy może to ich zainteresować, no bo na architekturze tej historii sztuki czy sztuki nie jest tak bardzo, bardzo dużo, a to jest taka pokrewna jednak dziedzina, która mam wrażenie, że może architektów też sporo nauczyć projektowania o np. przykład kolorystyce, w jaki sposób robić harmonijne zestawienia, albo właśnie nieharmonijne, kontrastowe jakieś zestawienia kolorystyczne czy kompozycyjne, więc to jest myślę fajne fajna takie rozszerzenie tego myślenia architektonicznego. My się staramy właśnie podawać w formie tego naszego offtopiku. Tak, Myślę, jakby... że też jesteście olbrzymim wsparciem dla studentów architektury. No może, <laughs> Bo może ilość tak się terminów, wydarzyć. jakie trzeba opanować na starcie, jest znacznie przyjemniejsza, kiedy ktoś o tym opowiada i właśnie w logiczny sposób tłumacza, a nie po prostu mówi: Tak jest i koniec. No też <laughs> właśnie, czasem jest tak, że jak zdarza nam się powiedzieć jakieś słowo, które uznajemy, że jest za trudne, no to staramy się je opowiadać w taki sposób jakby dookoła, żeby nie żeby to nie było tak, że. Proszę bardzo, dyspozycja funkcjonalna, tak? Albo artykulacja <laughs> elewacji. Tak. Jakby to, co często mam wrażenie z błędem architektów, którzy opowiadają o swoich y, budynkach, bo oni lubią się schować właśnie za profesjonalnym żargonem, że dla nich łatwiej jest powiedzieć o dyspozycji funkcjonalnej i artykulacji elewacji, niż wytłumaczyć po prostu, dlaczego okna są tam gdzie są być może to wynika po prostu z tego, że w, jakby w tym swoim codziennym życiu posługują się cały czas tylko tym żargonem, rozmawiają tylko z wykonawcami i, i innymi architektami, ewentualnie z inwestorem, no ale też właśnie może taką, temu inwestorowi, który może nie być e, profesjonalnym architektem. A zazwyczaj tak jest. A zazwyczaj tak jest. <laughs> jest. Może warto te rzeczy tłumaczyć w sposób taki po ludzku, a nie po architektonicznemu. I mam wrażenie, że to też jest wartość, którą my staramy się przekazać, że można mówić profesjonalnie o architekturze, nie używając wyłącznie profesjonalnego czy żargonowego, wręcz języka, że można opowiedzieć dokładnie o co chodziło jakiemuś architektowi, albo co jest wartościowego w jakimś budynku, nie uciekając się właśnie do artykulacji, elewacji i dyspozycji funkcjonalnej, chociaż mówiąc dokładnie o tym. A czy wolisz opowiadać o architekturze współczesnej czy dawnej? Ja lubię opowiadać o dobrej architekturze. I a Ja, czym jest dobra ja uważam, że nie ma dobrego albo złego stylu, albo mm -hmm. dobrej albo złej epoki, ale jest jak najbardziej dobra i zła architektura. W sensie są budynki brzydkie, niefunkcjonalne <laughs> i okropne, które mogły powstać w XVII, XVIII, XIII wieku, a mogły powstawać też w XX i XXI. Więc są wspaniałe budynki współczesne i są wspaniałe budynki dawne, i to było też jedno z założeń naszego programu, że my nie będziemy robili odcinków, które naśmiewają się z tego, że coś nie wyszło. Albo wykpiwają, nie wiem, najbrzydsze kościoły i najbardziej kuriozalne siedziby ZUS-u. Bo tego jest, mam wrażenie, dużo, że takich, szczególnie jak startowaliśmy, to było takich trochę popularnych profili też na Facebooku, które właśnie jakby zajmowały się takim wyśmiewaniem, nie? takim wyszydzaniem trochę, że sporo było takiego, no nie powiedziałbym hejtu, ale takiego, takich śmieszków z architektury, która jest nieudana. Ale dużo mniej było kontentu, jeśli tak można powiedzieć. Dużo mniej było treści w internecie, które mówiły, ten budynek jest dobry, albo ten budynek mi się podoba. I dlaczego? Nie? W sensie, że nie tylko słucha informacja ładne, ale ciekawym, moim zdaniem, Natalii zdaniem, ciekawym wyzwaniem intelektualnym jest wytłumaczenie, co w tym budynku, czy to, co w tym obrazie, tej rzeźbie jest akurat takiego, że zwracamy na niego uwagę w, w sposób pozytywny. I że to, to było takie nasze pierwotne założenie, dlatego to jest tak Good Idea. Bo my pokazujemy dobre pomysły i szukamy tych dobrych pomysłów w budynkach, które oglądamy na co dzień, albo w takich właśnie wiem, zabytkach, albo jakichś budynkach, które są bardzo znane. Szukamy tych dobrych pomysłów i szukamy tego uzasadnienia, co sprawiło, że ten budynek się wielu osobom podoba, albo co sprawiło, że ten budynek jest właśnie znany. Gdzie na, na, Co jest przełomowego w budynku, który nazywamy przełomowym? Nie? Dlaczego Bauhaus jest w każdym podręczniku, siedziba Bauhausu tak? w, w Weimarze? A czy mógłbyś yes. opowiedzieć właśnie chociażby o tych zasadach, które Bauhaus prowadził i co na przykład dla tamtego momentu w historii architektury było dobrą architekturą i czy według ciebie nadal jest to aktualne? Myślę, że Bauhaus jako szkoła wprowadził inny rodzaj myślenia bardziej niż zasady jakiegoś projektowania. Teraz bardzo często jest tak, że mówi się o stylu Bauhausu, nie, albo w, te, w Tel Awiwie jest cała ta dzielnica, gdzie mm -hmm. jest tysiąc budynków w stylu Bauhausu, no z tym, że ten Bauhaus nie do końca był stylem, tylko był szkołą projektowania i też to, jak tego uczono, czy co wychodziło z tej szkoły w głowach studentów, zmieniało się w zależności od tego, kto uczył. No przecież najpierw jakby był Walter Gropius z dyrektorem, potem Hannes Mayer, a potem dyrektorem był Miss Van der Rohe przez, przez kilka lat. Więc jakby to były zupełnie różne osobowości twórcze i też ta szkoła trochę inaczej uczyła. Ale to, co mi się wydaje, jest dla całego Bauhausu, dla budynków Bauhausu w Desau, tych zaprojektowanych właśnie przez Waltera Gropiusa, to jest to próba połączenia wyrazu plastycznego, emocji, jakie może budy budzić budynek, kiedy z niego korzystamy, kiedy na niego patrzymy, z rozwiązaniami technicznymi, które oferuje przemysł, że to połączenie myśli twórczej i myśli inżynierskiej, inżynieryjnej w jednym dziele e, architektonicznym, dziele budowlanym, to było coś e, nowatorskiego i co sprawiło, że ten budynek jest taki ciekawy, plastycznie, bo właśnie tam są takie rozwiązania jakby żywcem z fabryki przejęte, na przykład w oknach. Że tam są takie łańcuchowe jakby otwieracze tych okien, że można całe, jakby ścianę otworzyć naraz jednym, z jednego miejsca, jednym pociągnięciem łańcucha. No a z drugiej strony jest, jest ta ekspresja form. Te podłużne linie, takie bardzo dynamiczne podcięcie niektórych elementów budynku. To, że przez żadnego miejsca nie można go zobaczyć tak naprawdę w całości, tylko że on najpiękniej się prezentuje, kiedy oglądamy go w ruchu. I z tych dwóch jakby punktów wyjścia dostajemy właśnie coś, jakieś wzbogacenie czegoś, czego jeszcze nie było. To mi się wydaje w Bauhausie najciekawsze. I że to była ta nowatorska rzecz, że zmuszano studentów, a potem oni sami jako już absolwenci i projektanci, poszukiwali nietypowych rozwiązań, szukając tych nowych rozwiązań, tych, tych nowych rzeczy, poza... Ścisłym projektowaniem architektonicznym, czyli poza ścisłą taką, yy, ścisłym uczeniem form tylko. O. A czy tym zwracasz uwagę na jakieś konkretne rzeczy, kiedy wchodzisz do budynku i wtedy sobie myślisz, o, to jest dobra architektura, dobry projekt, albo po prostu dobrze się tu czuje? Tak. Aczkolwiek to też się zmienia, na przykład jak robiliśmy odcinki o katastrofach budowlanych, kilka takich mamy, no to pierwsza rzecz, na którą zwracają uwagę, to są, gdzie są wyjścia ewakuacyjne. Też to, to jest takie zwyczajnie zawodowe. Druga rzecz, to patrzymy, gdzie są kamery, bo zwykle nie można nagrywać kamer, jak się jest w środku jakiegoś budynku, więc jakby pierwsza rzecz to sz szukanie kamer, żeby, żeby tam nie było jakichś problemów z ochroną. Ja mam takie, taką wewnętrzną definicję piękna. Że piękno to jest poznanie z upodobaniem, że ono zawsze ma w sobie aspekt emocjonalny i aspekt intelektualny, że jeżeli coś mi się podoba, to jest to, to, jest to upodobanie, tak? w sensie, że to jest ten y, poryw serca do, do czegoś. Nie Trudno to wytłumaczyć w sposób logiczny, no bo to są po prostu nasze emocje. Jeżeli bud budzi w nas pozytywne emocje, y, no to znaczy, że coś w nim jest takiego, co na nas y, oddziałało no ale to rzadko kiedy jest tak, że to jakby to jest koniec naszego spotkania z budynkiem, że dla, bardzo fajnie jest właśnie zacząć zastanawiać się, co zostało zaprojektowane albo dodane przez architekta w konkretnym miejscu, że nas właśnie ciągnie w jakąś stronę, że są jakieś linie, które nas prowadzą, albo nas zatrzymują, że są jakieś wyższe albo niższe stropy, jeżeli już mówimy o budynku we wnętrzu i to są rzeczy, które możemy właśnie tak zacząć próbować analizować na chłodno, nie? Jakby, jakie decyzje konkretne stoją za tym, że ten budynek jak wygląda, jaki proces Myślowy, twórczy, techniczny spowodował, że właśnie, że ten budynek w tej pierwszym odruchu wzbudził naszą taką jakąś pozytywną emocję, trochę jak melodia w piosence, to jest to ta pierwsza rzecz, którą zapamiętamy, zapamiętamy, ta pierwsza rzecz, którą usłyszymy, no ale potem przychodzi tekst. Nie? No to, to piękno w architekturze to jest ta melodia, a, a to zrozumienie tej właśnie funkcjonalności, inżynieryjności często budynku, no to to jest ten tekst, który zaczynamy dostrzegać, kiedy się bardziej wsłuchamy w to, co budynek chce nam powiedzieć. A czy według ciebie architektura w Polsce i urbanistyka ma się dobrze, czy jednak jest nad czym pracować? No urbanistyka w Polsce się nie przyjęła, jako rzecz, nie? W sensie, no <laughs> e, więc nie trudno tutaj powiedzieć, że jest nad czym pracować, bo nie do końca to w ogóle jest, nie? Więc e, bardzo często jest tak, że się, jakby, że dużo ludzi narzeka, że nie ma urbanistyki, o czym narzekają, że jest plan miejscowy, który na coś nie pozwala. No więc albo jedno, albo drugie. Tak? Albo narzekamy, że nam się coś nie podoba, albo mamy w sobie ten gen sarmackiej wolności, <gry> który nam mówi, że każde ograniczenie jest zamachem na właśnie naszą wolność osobistą, że na wolność dysponowania działką. Co też jest o, o tyle ciekawe, że no teraz jest jakby obserwujemy zmierzch wielkich galerii handlowych jako takiego sposobu organizacji i handlu, ale kiedy spojrzy się na przepisy wewnętrzne w galeriach handlowych, w wielkich centrach handlowych dotyczące tego, jak mogą wyglądać witryny, gdzie ma być i na jakiej wysokości, jakiej wielkości szyld, jakie materiały mogą być użyte wewnątrz poszczególnych lokali, kto może zatwierdzać i ile kosztuje zatwierdzenie projektu we takiego lokalu, no to, to często są dużo, dużo. Dużo bardziej restrykcyjne przepisy niż te, które obowiązują, jakby kiedy wyjdziemy na zewnątrz i chcemy urządzić lokal po prostu na, na ulicy handlowej czy niehandlowej, jakiej, jakiejkolwiek, czy kiedy chcemy zbudować coś w ogóle. No to to jest, to jest ciekawe też, że kiedy. Mm, Chcemy coś zbudować, no to każde ograniczenie jest dla nas w pewnym sensie, że dla wielu osób to ograniczenia wymagane przez, nie wiem, warunki zabudowy albo przepisy banów miejscowych. My czujemy właśnie jako takie ograniczenie. Ale z drugiej strony, kiedy Polacy mieli kupować na nogach, to osobiście wybierali te miejsca, gdzie tych ograniczeń było jak najwięcej. Nie? Czyli właśnie te, te galerie handlowe. Ciekawe. A czy masz w głowie jakieś państwa, które dobrze to robią i których urbanistyka i w miastach, i na przykład też czasami poza miastami jest godna podziwu? No, albo Szwe po prostu Szwecja jest takim, takim, miast, takim państwem ogólnie, szczególnie na Sztokholm. Sztokholm, w ogóle w Szwecji pierwsza służba urbanistyczna, w takim rozumieniu, jak my to jakby możemy sobie obrazić, to jest XVII wiek. Tak? Czyli tam od ponad 300 lat pewne zasady komponowania, one są w pewnym sensie spójne. Że Sztokholm jest cały czas jakby rozwijane, jest myślenie projektowe, które tam gdzieś w XVIII wieku zostało zasiane. Więc jest ta pewna trwałość i ciągłość i jakby stabilność myślenia, która sprawiła, że Sztokholm jest bardzo miastem spójnym, chociaż może nie specjalnie jakimś widowiskowym. Ale no to, że, że są miasta, które mają swoją kolorystykę, nie? że w przypadku Sztokholmu to jest jajeczniczka z kiełbaską, to, to jest coś takiego ciekawego, nie? że niezależnie od tego, czy patrzymy na Gamla Stan, średniowieczną część w samym centrum Sztokholmu, czy pojedziemy gdzieś dalej poza to ścisłe centrum, no to ta jecińska z kiełbaską będzie cały czas tą kolorystyką, która nam y, towarzyszy. Je, to ja miałam podobne wrażenia, jeśli chodzi o spójność w Norwegii, szczególnie na północy poza Oslo, kiedy właśnie tam jadąc po prostu wsiami. Nie mogłam wyjść z podziwu, że to wszystko wygląda jak plan zdjęciowy i mm -hmm. właśnie idealny krajobraz, że to nie jest moment, to nie jest jeden budynek, który właśnie jest czerwono-biały albo właśnie idealnie wkomponowany w przestrzeń, tylko każdy jeden jest identyczny, niezależnie od tego, w którą stronę się skręci. I naprawdę nie mogłam wyjść z podziwu, jak ludzie są konsekwentni i jak też są w stanie. Podporządkować się temu, co jest po prostu dla nich już, myślę, w pewien sposób tożsame. Mm -hmm. Więc naprawdę. Y dla mnie skandynawia pod tym względem jest zdecydowanie mm -hmm. jednym z najlepszych no to jest przykładów. Jest ciekawe, że to też nie jest tak, że wszystkie budynki są identyczne, nie? W sensie, że można sobie wyobrazić, że one operują pewnym wspólnym językiem, Bo mm -hmm. w Norwegii wszyscy mówią po jakiejś tam wersji norweskiego, tak, bo są dwie oficjalne wersje języka norweskiego, ale tak są w stanie się dogadać, mimo że mówią różne rzeczy, tak, mówią różnymi słowami. To samo chyba w, też właśnie w Szwecji czy w Danii też, też tak jest na niektórych obszarach, że budynki mogą się różnić. Ale tworzą razem jakąś, jakąś spójność. I to połączenie spójności i różnorodności to jest chyba to, co jest kluczem do takiej harmonijnej urbanistyki. A czy ty masz w, w głowie jakieś podróże albo po prostu swoje ulubione miejsca, które architektonicznie cię zachwyciły? No, tak wybieramy nogami z Natalią co, co roku. Wenecję to jest takie, takie miejsce, które nam się wydaje wyjątkowe. On, oczywiście jest to wyjątkowe, to wyjątkowe położenie na wodach laguny, że te domy stoją na palach i może to jest właśnie ten wspólny mianownik. Także ponieważ wszystkie domy muszą stać na bardzo trudnym terenie i dostępne były tylko jakieś tam materiały, no to mimo tego, że mamy i wielkie pałace i wspaniałe bazyliki i mniejsze budynki, takie bezczasowe, jakby obiekty, które mogły powstać w XIV- albo XIX wieku, no to, to położenie sprawia, że one wszystkie. Do siebie jakoś tam pasują i że to miasto jest takie niesamowicie spójne architektonicznie. Tutaj warto podkreślić, że nie mówicie tego, nie mówisz tego z perspektywy turysty, a osoby, która spędza tam więcej czasu w ciągu roku. bo od... W tym roku byliśmy 3,5 miesiąca w Wenecji, tak, i od jakiegoś czasu staramy się na takie dłuższe okresy jeździć do, do Wenecji, żeby oglądać ją w różnych porach I właśnie jak się zmienia ta perspektywa, tak. nie turysty kilkudniowego, bo na przykład ja jestem taką turystką i za każdym razem mnie Wenecja zachwyca i Uwielbiam, Ale myślę, że jednak życie w tym mieście dłuższy, przez dłuższy okres jest zupełnie inne. Szczególnie, że raczej nie jest wybierane przez ekspatów i nie jest one, myślę, pierwszym kierunkiem. Szczególnie też, że dla samych mieszkańców rodzimych jest coraz częściej utrudnieniem mieszkanie tam, niżeli rzeczywiście takim miastem marzeń. No, z Wenecją faktycznie jest, jest tak, że bardzo wiele osób kupuje tam drugie domy wakacyjne, ale właśnie traktuje często to jako inwestycje albo właśnie jako takie coś, żeby przyjechać tam tylko na jakiś przedłużony weekend albo na wakacje. Zaś sami Wenecjanie coraz częściej wyprowadzają się z tej wyspowej części Wenecji do Mestre, czyli do tej dzielnicy, która jest położona już na Terraferma, na, na stałym lądzie, już poza, poza laguną. No bo faktycznie mieszkanie w części wyspowej, tej najstarszej części miasta, ono jest obarczone... Uciążliwościami, bo to nie chodzi tylko. To są wszystkie uciążliwości, które wynikają z ruchu turystycznego, czyli te same będą w Brugi, te same będą w Barcelonie, ale oprócz tego nie da się podjechać samochodem, tak? I wszędzie trzeba iść na piechotę i trzeba korzystać z transportu wodnego do każdej. Rzeczy, który to transport wodny jest drogi, no bo to też jest, że jakby to miasto jest nie tylko drogie samo w sobie, szczególnie ta właśnie wyspowa część, ta, ta najstarsza część, ona jest nie tylko droga przez to, że jest ruch turystyczny, że ceny mieszkań są podbijane przez osoby, które po prostu kupują te mieszkania nie po to, żeby w nich mieszkać, przez Airbnb, jakby ten ruch tego wynajmu krótkoterminowego też podnosi, winduje ceny, ceny mieszkań, ale też no dostarczenie tej samej belki do remontu na, na, na wyspę kosztuje kilkukrotnie więcej, jakby podnosi, te, podnosi cenę tej belki kilka razy względem jakby tej samej usługi transportowo-budowlanej na, na stałym, stałym lądzie. My w Wenecji mieszkamy na wyspie Lido, czyli na tej wyspie, która oddziela Lagunę Wenecką od Adriatyku. To jest specyficzne mie miejsce, bo tam jest ruch samochodowy. E, aczkolwiek ten ruch samochodowy to jest tak, że po kilku właśnie miesiącach już te wszystkie samochody się zna mniej więcej. E, no bo tam tych osób, to chyba tam 10 tysięcy osób mieszka. Także tych samochodów to jest tam pewnie około nie wiem, 2000, może na całej wyspie, która ma kilkanaście kilometrów około 10, troszkę ponad 10 kilometrów długości. I to jest taki przykład idealnego miasta 15-minutowego, że tam faktycznie w promieniu kilometra od naszego mieszkania możemy załatwić absolutnie, totalnie wszystko spacerem albo wziąć rower i pojechać na sąsiednią wyspę. I to jest takie magiczne miejsce, które też ma plaże, bardzo piękną nad Atletykiem, a z drugiej strony widok na lagunę i na sam Samo, samo miasto to historyczne, w którym są wszystkie te skarby kultury i cywilizacji. O tej idei miasta 15-minutowego mówi się coraz częściej, i dla mnie ona jest szalenie atrakcyjna i myślę, że trochę taka utopijna, że. W Byłoby wspaniale, gdyby każdy mógł mieszkać w takim mieście. Ale oprócz tej części Wenecji, w której Wy jesteście, czy mógłbyś podać jakieś takie przykłady miast, albo bardziej chyba dzielnic, w których takie życie jest y, możliwe? Faktycznie jest tak, że bardzo często spotykamy się z opinią, że miasto 15-minutowe to jest rzecz utopijna. Zwykle to jest tak, że bardzo dobrze zaprojektowane dzielnice to są te najdroższe. Mhm. Także... I to nie jest przypadek. Tak? W sensie, no jeżeli... W dobrej urbanistyce mówi się, że jest więcej pieniędzy niż w narkotykach. E, i, I dobrze zaprojektowane dzielnice, one po prostu przyciągają ludzi, a no jak jest popyt, no to siłą rzeczy muszą, muszą rosnąć ceny. Ta koncepcja miasta 15-minutowego, ona tak naprawdę, jakby jej pierwsza implementacja na dużą skalę, to jest Paryż. Czyli miasto duże, ale właśnie takie, gdzie wytworzyły się jakieś takie wyspy bez, bez usług. Tak naprawdę chodzi w, w tym o to, żeby tak zarządzać lokalami, miastami, ulicami, żeby osiągnąć różnorodność funkcjonalną. Tylko to jest ładnie nazwane i z perspektywy człowieka, że to jest właśnie ta od, 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 odległość, tak, mniej więcej kilometra na piechotę, że można na piechotę załatwić, załatwić różne rzeczy, ale to jest po prostu równomierna dystrybucja różnych, różnych funkcji takich podstawowych. Wydaje się, że no, niektóre dzielnice w, we Frankfurcie na przykład tak mają, które też jest takim dość kompaktowym w sumie, w sumie miastem. No, no, oczywiście Sztokholm, ta Normal, chyba się nazywa ta dzielnica taka. No właśnie ona jest najdroższa, ale to, to się wiąże z tym, że ona jest bardzo, bardzo dobrze zaprojektowana urbanistycznie i właśnie jest wyposażona w te wszystkie podstawowe rzeczy w takiej bliskiej, bliskiej odległości. Więc... Jakby, są takie miejsca, gdzie to się udaje zrobić, no ale to ma swoje konsekwencje, więc im więcej będą zarządy miast, urzędy miast stawiały na to właśnie równomierne. Zagospodarowanie różnymi funkcjami swoich miast cał na całym ich obszarze, tym yy, może się okazać, że te różnice w cenach one się mogą jakoś tam wyrównać. A co musi się znaleźć właśnie w pobliżu naszego domu, żeby było nam dobrze i żebyśmy nie musieli wyciągać auta? Bo myślę, że to jest też taka zmiana, która dopiero następuje w ludziach, że właśnie. Przywilejem jest nie musieć codziennie korzystać z samochodu, tylko w jakichś takich krytycznych sytuacjach typu wyjazd poza miasto czy przewiezienie czegoś ciężkiego, a nie właśnie każdego dnia pokonywanie kilka godzin tym środkiem transportu. I właśnie na co warto zwracać uwagę, czy to wybierając mieszkania, czy po prostu zastanawiając się nad tym, co by było... Dla nas korzystne, gdyby znajdowało się po prostu blisko naszego domu. No to są takie, to też zależy od tego, jaki ktoś ma tryb życia. Jeżeli ktoś nie ma dzieci, no to obecność przedszkola czy szkoły w bliskiej odległości jest dla niego mniej istotna, niż jak ktoś ma te dzieci. I no, fajnie, żeby to przedszkole właśnie nie trzeba było specjalnie jechać samochodem z dzieckiem do przedszkola, jak przed pójściem do, do pracy, albo nadkładać drogi jakoś, żeby, żeby tym samochodem właśnie odwieźć najpierw dziecko. A... Więc jakby przedszkola, szkoły, tak i to jest jak najbardziej możliwe, żeby w jakby na takich obszarach kolejnych tych kół kilometrowych, żeby te, te szkoły, przedszkola były dostępne. Jakby też szkoły różnych tych stopni, tak, czyli licea też mogą być. Takie codzienne, podstawowe rzeczy, piekarnia, sklep spożywczy. Też usługi zdrowia są bardzo mm -hmm. istotne, bo to jest coś, co właśnie nie korzystamy z tego codziennie, ale kiedy chcemy już skorzystać, no to jest bardzo ważne, żeby to było blisko. I takie pokrycie równomierne usług, przychodniami, usługami zdrowia jak najbardziej też jest możliwe w, w miastach. No tylko, że musi być odpowiednia też gęstość zabudowy. Trudno sobie wyobrazić przedmieście, które składa się wyłącznie z domków jednorodzinnych na działkach powyżej 1000 metrów kwadratowych, żeby jakby, żeby możliwe było tam mm, równomiernie zaopatrzenie całego takiego obszaru, właśnie w sklep spożywczy, piekarnie, y, szkołę, przedszkole, żłobek, usługi zdrowia. Po prostu będzie za mało osób y, na takim obszarze mieszkało, żeby istnienie tych wszystkich usług... Y, y, żeby istnienie tych wszystkich usług uzasadnić się ekonomicznie. No i to, co jest nowym w pewnym w myśleniu właśnie o urbanistyce w kontekście koncepcji miasta 15 piętnastominutowego, to to, żeby zabudowa mieszkaniowa była jak najbardziej przemieszana z na przykład z zabudową biurową. Bo takie, takie myślenie urbanistyczne, modernistyczne, że musi być część mieszkaniowa, część przemysłowa, część mm -hmm. usługowa, centralna, tak, jakieś inne zakłady pracy w innym miejscu, to to jest właśnie powód, dla którego mamy raz, że bardzo szerokie ulice, dwa, że na tych szerokich ulicach mamy korki. No bo jeżeli projektujemy miasto, które ma mieć milion mieszkańców, i w pierwotnym założeniu jest, że każdy ma przejechać z miejsca, gdzie mieszka i śpi, do miejsca, gdzie pracuje, które jest odległe o 5-6 kilometrów, no to siłą rzeczy no, będziemy mieli co rano ogromny ruch ludzi, dziesiątek, setek tysięcy ludzi w jedną stronę, a wieczorem w drugą stronę. To żadna infrastruktura transportowa tego nie, nie przejmie. I Carlosa Moreno koncepcja jest o tyle nowatorska, właśnie, że on proponuje, żeby to było jak najbardziej przemieszane, bo nawet jeśli nie znajdziemy pracy w odległości kilometra czy półtora kilometra od domu. No to nie będzie tego, że wszyscy jadą w jedną stronę mhm. z dzielnicy mieszkaniowej do dzielnicy biurowej, a jeśli będzie to w, w, równomierne rozłożenie wszystkich innych usług też w mieście, no to niezależnie od tego, czy zaczynamy nasze życie codzienne w jednym miejscu czy w drugim miejscu, czy wychodzimy z domu, czy wychodzimy z pracy, no to te okolice będą równie atrakcyjne, bo też będą miały zieleń dostępną, bo też będą miały właśnie piekarnie, kawiarnie, sklep taki sklep owaki. Więc to jest taki to jest siła tej koncepcji. A czy mógłbyś polecić jakieś miejsca w Polsce rekomendacje na wycieczki właśnie architektoniczne, na podziwianie dobrej architektury, czy to historycznej, czy współczesnej? Poznanie jest takim odkryciem naszym z zeszłego roku. W Zeszłym roku byliśmy kilka razy w Poznaniu. I to jest miasto, które jest bardzo fajnie zaprojektowane właśnie tak, że łatwo jest przejść. Je. Na piechotę, mimo że jest dość duży, ale jednak składa się z takich mniejszych jednostek, które możemy jakby, nie, nie idąc daleko, przechodzimy z jednej jakby rzeczywistości architektoniczno-urbanistycznej do drugiej zupełnie innej, o zupełnie innym charakterze. Jak tym się już nacieszymy, to możemy pójść trochę dalej i cały czas jakby nie korzystając nawet z transportu publicznego albo z samochodu, cały czas, co kilkanaście minut spaceru, będziemy mieli zupełnie nową jakąś atrakcję. Bo kiedy jakby zaczyna, zaczynamy z jednej strony, to możemy powiedzieć, że jesteśmy na Jeżycach i tam jest ta wspaniała architektura willowa, te kamienice secesyjne, tak one mają taki swój vibe właśnie z przełomu XIX i XX wieku, często pięknych przykładów. Potem wychodzimy na Roosevelta i tam mamy wspaniały, jeden z najciekawszych biurowców w Polsce, czyli Bałtyk, pracowni MVRDV z Holandii. Wizjonerski budynek, wyjątkowy. Po czym idziemy dalej, mamy dzielnicę cesarską z takimi monumentalnymi gmachami, bardzo właśnie takimi podkreślającymi politykę zaborcy względem ty, tych ziem, ale one są same w sobie takie niezwykle monumentalne, właśnie trochę może przytłaczające, może trochę inspirujące tą swoją skalą. Po czym mamy średniowieczną część, i to cały czas mówię w odległości, że między tymi kawałkami to mamy 10-15 minut na, na piechotę, tak? ta średniowieczna część z rynkiem, z kościołem farnym, tak? czyli tym wspaniałym kościołem jezuitów, z monumentalnym wnętrzem też. Po czym znowu nie trzeba iść daleko, żeby mieć wodę, tak? czyli zupełnie, zupełnie inny klimat, właśnie nie miasto, które żyje jakimś szalonym tempem, ale taki, taką przestrzeń rekreacyjną nad, nad wartą. Po czym przechodzimy przez Warte i mamy no, najstarsze części Polski, jakby, tak? Czyli wyspę, na której jest katedra, na której był, było Palatium, mieszka pierwszego. I to żeśmy zrobili spacer po najnowszej architekturze, właśnie biurowej, najbardziej ciekawej w Polsce, po średniowieczu i po wczesnym średniowieczu. I to, jest, I to zrobiliśmy w ciągu jednego dnia, tak idąc na piechotę, cały czas właściwie wśród pięknej architektury i zieleni. Wspaniałe miejsce. A czy masz jakieś wskazówki? jak rozpoznawać różnice między architekturą tak bardzo na, pod, na poziomie podstawowym właśnie, żeby szybko odróżnić gotyk od sztuki romańskiej albo renesans od baroku. I nie mówię tutaj, bo to jest rzecz na kurs po prostu. Kilku tygodniowo, a raczej wiele kursów. Ale na jakie elementy tak w pierwszej chwili warto zwracać uwagę, jakby ktoś właśnie chciał sobie tak uporządkować w głowie, czy na przykład na przykład w kościele romańskim czy w gotyckim. Czy... No to jest akurat proste, bo w Polsce romańszczyzny jest tak strasznie mało, że <laughs> tak jej się zachowało. Tak, że i w ogóle nie było bardzo dużo, tak, a zachowanych jest jeszcze mniej niż, niż było, więc jak wejdzie do kościoła romańskiego, to tam wszędzie dookoła już było napisane, że jest perła architektury romańskiej, więc się łatwo zorientuje. Mi się wydaje, że takie najtrudniejsze rzeczy i to też widzowie do nas piszą y, jako taką rzecz, którą, z którą mają trudność y, właśnie w takim ocenianiu budynku y, na pierwszy rzut oka, datowaniu, tak, awista. To to jest neo, czy nie neo? Tak? Czy to tak. mówimy o gotyku, czy neogotyku? Czy barok, czy neobarok? Gotyk jest o tyle łatwy, że neogotyk się, szczególnie w pierwszej fazie, jest bardzo taki romantyczny i bardzo kreacyjny. Nie? Więc taki jakby, idealny, idealny tak, taki wymuskarz. To, to w tej drugiej fazie. Się jakby, tak, jeżeli, jeżeli widzimy kościół gotycki, który Aha. jest perfekcyjny i każdą rzecz ma jak z podręcznika, to no znaczy, że jest neogotycki. Druga rzecz jest, jeżeli, jeżeli widzimy gotycki dworzec kolejowy. No to nie było w średniowieczu dworców kolejowych, więc siłą rzeczy jest to budynek XIX albo z początku XX wieku. XIX albo z początku XX wieku. No właśnie, no bo po prostu ta funkcja jeszcze nie istniała w średniowieczu. To samo, jeżeli widzimy wspaniałą angielską architekturę na środku Mazowsza na przykład, albo na, na, w Małopolsce, no to nie, nie ma angielskich rozwiązań, bo weneckich. Weneto-gotycka kamienica. No niemożliwe, żeby powstała w Katowicach. Więc, więc to są takie pierwsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i za perfekcyjne. Właśnie. W, w gotyku jest to o tyle łatwe właśnie, że, że ten odstęp jest tak bardzo, bardzo daleki. Trudniej, trudniej się robi, jak mówimy o baroku i neobaroku, no bo można sobie wyobrazić wspaniały neobarokowy pałac, który jest bardzo dobrze y, wymyślony właśnie, żeby, po to, żeby naśladować architekturę barokową, ale też wtedy zwykle możemy się zastanowić, jakie pomieszczenia są w środku. No i bo to życie się jednak zmieniało. I życie arystokracji w XIX wieku, mimo wielu jakby rzeczy podobnych, ono się trochę różniło od życia arystokracji w wieku XVII czy XVIII. Więc jeżeli widzimy automatyczną toaletę, która jest barokowa, no to ona nie jest barokowa. Nie? To z pewnością. A czy masz jakieś takie swoje ulubione budynki historyczne w Polsce? Mam, tak. Ta Katedra Gnieźnieńska jest mega. Z takich, bo ona tę historię pięknie opowiada i jakby każdy etap jej dziejów jest tam bardzo dobrze widoczny, została bardzo fajnie zregotyzowana, co nieczęsto się wydarza. w sensie A często, możesz wytłumaczyć to pojęcie? Tak, czyli przywrócono jej styl gotycki po tym, jak w XVIII wieku została przebudowana na styl barokowy i to przywracanie stylu gotyckiego tam odbyło się w taki sposób, że nie razi, w odróżnieniu od na przykład katedry w Poznaniu, która wygląda jak pre, taki preparat konserwatorski jest jakby usztuczniona, a nie zregotyzowana. Bo to też są zawsze ciężkie decyzje, to właśnie tak, która każda epoka mm -hmm. jest ważniejsza i czy właśnie decyzje po kilkuset latach należy podważać, czy nie. Innym takim budynkiem, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy, też ze względu na swoją historię i to w jaki sposób był traktowany potem przez konserwatorów, to jest Zamek Królewski w Warszawie. Bo w nim jest jakaś taka śmieszna sprzeczność, że to jest budynek, który został zbudowany jako rezydencja, mów, bo to jest odbudowa, tak? Więc mówimy o budynku tak naprawdę zbudowanym w latach 70. jako rezydencja, w której nikt miał nie mieszkać. No bo tam są sypialnie, w których nikt miał nie spać nigdy. Są jadalnie, z których nikt miał nie jeść. One były jakby zbudowane po to, żeby je oglądać, ale na wzór tych, w których ktoś spadł, spał, sorry, spał i, i w nich jadł. Więc. Jest to, jest to o tyle ciekawe. No i to też właśnie było bardzo dużo różnych decyzji, często do dziś, do dziś kontrowersyjnych, dlaczego ten budynek ma wyglądać tak, bo on teraz nie wygląda, on teraz wygląda tak, jak jeszcze nigdy nie wyglądał. Samek Królewski nie wygląda tak, jak przed wojną, ani nie wygląda tak, jak w XIX wieku, ani w XVIII, ani w XVII. Jest, jest pewnym wyborem najciekawszych momentów dla danego fragmentu z dziejów. Hmm, bardzo ciekawe. A czy uważasz w takim razie, że teraz, w obecnych czasach, no bo Zamek Królewski to właśnie są lata powojenne. Czy należy odbudowywać budynki, po których zostały tylko fundamenty, o ile w ogóle? Napisałem taką książkę Cztery wymiary architektury i tam jest rozdział o właśnie odbudowach i odbudowywaniu zabytków, czy nie zabytków, jakichś budynków historycznych. Ja jestem zawsze zwolennikiem jednostkowego podejścia. W sensie nie uważam, że trzeba odbudować wszystko, co zostało zburzone, bo po prostu musimy odbudować i tyle, ani też nie uważam, że odbudowa powinna być zakazana, ponieważ jest doktryna konserwatorska. Ta doktryna to jest tylko jakiś jakby zespół myśli, a nie coś, co jest zapisane w kamieniu, w, w, na tablicach i w prawie, nie? Żeby to jest... I też jakby jestem za tym, żeby właśnie podchodzić indywidualnie do różnych y, przypadków. Czasem zbudowanie czegoś jest fajnym, jakby na nowo, jest fajnym uzupełnieniem jakiejś przestrzeni, a czasem może lepiej, żeby tam się pojawiło coś, coś nowego. Tak nie każdy budynek z przeszłości jest tak samo wartościowy więc nie każdy zburzony budynek tym bardziej jest tak samo tak samo wartościowy Skoro powiedziałeś już o swojej książce, to czy mógłbyś powiedzieć, co znajdziemy w każdej z książek, które napisałeś, bo archistorie różnią się od czterech wymiarów architektury i tym bardziej od koszykowej. Mm -hmm. <laughs> tak, mamy ze sobą z Natalią trzy i pół książki tak naprawdę. Bo archistorie ukazały się w dwóch wydaniach. To nowe wydanie Archistorii jest y o jedną trzecią ma więcej tekstu i jedną czwartą więcej zdjęć. Więc mm -hmm. jest jakby bardzo, bardzo rozszerzone względem pierwszego wydania. I to jest książka taka na start tam jest pod tytuł, jak odkrywać przestrzeń miast i chcieliśmy właśnie przeprowadzić taką opowieść po tej architekturze, z którą mamy najwięcej styczności. Czyli to jest opowieść o historii architektury, ale nie chronologiczna. I to jest opowieść o historii architektury w taki sposób, w jaki najczęściej się z nią spotykamy. Bo nie każdy ma na podwórku piramidę Cheopsa, a od tego się zaczyna większość historii yes. architektury. Ale u nas pierwsze pytanie to jest, czy kamienica musi być z kamienia? I czy skąd się wzięły bloki? Skąd się wzięły wieżowce? W jaki sposób rozwijała się architektura biurowa? Architektura mieszkaniowa, to, co jakby mamy na co dzień, i staraliśmy się odpowiedzieć w tej książce na pytania, o które nie każdy i myślę, że większość osób nie wie, że je ma. No bo korzystamy z budynków codziennie, patrzymy na budynki codziennie, ale one wyglądają w ten sposób i korzystamy z nich w jakiś sposób, z konkretnych powodów. I to jest książka o tych powodach, dlaczego nasz świat, nasze środowisko zorganizowane jest, jest zorganizowane właśnie tak, a nie, a nie inaczej. I tam mamy trzy części, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy i co zwiedzamy. I to, co zwiedzamy, jest w sumie najszerszą kategorią, bo tam są właśnie i, i muzea, i jakieś za, zabytkowe kościoły, i zabytkowe pałace. Czyli ta, ta, ta architektura, jakby, która tam towarzyszy na wakacjach, może bardziej od, od święta. E, więc to jest historie. Druga książka nasza, czy jakby środkowa, to jest cztery wymiary architektury. To jest mój zbiór esejów. E, tam jest dziesięć historii o tym, w jaki sposób architektura się łączy z czasem, bo to była jedna z moich najbardziej takich, takich defiks, że budynki, no one siłą rzeczy powstają na bardzo długi czas. One muszą być jakby trwałe, no bo mają zapewniać bezpieczeństwo, ale ta trwałość i ten czas, one mogą być analizowane w kontekście architektury na różne sposoby, bo mogą być budynki Tymczasowej, jakby długowieczne, właśnie jak wspomniana przeze mnie wcześniej piramida Cheopsa, ale też budynki powstają w jakimś konkretnym czasie, są odbiciem tych swoich czasów, tak pokazują nam, jak się myślało o architekturze w latach 50. albo w latach 50. XIV wieku. I to są te, te, te 10 rozdziałów, to jest właśnie te 10 podejść do, do tematu czasu, upływu czasu, historii na przykładzie architektury, czy związku czasu z architekturą. No i teraz najnowsze moje dziecko, czyli koszykowa 55. Mój debiut. Powieściowy, debiutancka powieść Kryminał Architektoniczny, e, dzieje się w 2002 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. To jest moment, zanim Polska jeszcze weszła do Unii Europejskiej, ale właśnie kończą się negocjacje akcesyjne. Jest taka pogoda średnia, taka warsz warszawska jesień, ale nie chodzi o festiwal muzyczny, tylko o, o opady i o powiewy po wiatru. Bohaterem jest Paweł, student pierwszego roku, który właśnie zrealizował swoje wielkie marzenie studiowania architektury właśnie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej poznajemy go w listopadzie, więc już trochę postudiował, jakby ta, ten pierwszy jakby miesiąc miodowy tej euforii związanej z dostaniem się na wymarzone studia po kilku latach przygotowań już ma za sobą i teraz jakby zderza się z tą wydziałową rzeczywistością, więc z jednej strony jest zachwycony tym, że może tam być, że może to studiować, a z drugiej strony jest już trochę zmęczony tym, że te studia są takie, czy były przynajmniej wtedy, takie wyniszczające trochę, że nie można spać, że trzeba bardzo dużo robić, że jest tak mnóstwo rzeczy, które oprócz tego, że siedzimy na wykładach, to potem musimy wrócić do domu i 10 godzin siedzieć przed komputerem, żeby przygotować coś na, na kolejną Korektę. No i jakby tego było mało, to znajduje ciało e, i musi zacząć rozwiązywać e, zagadkę kryminalną, żeby uratować swoją. Skórę. No i tam wchodzimy w różne wydziałowe sekrety. Okazuje się, że nie wszystko jest takie, jakie jest, że ten zachwyt, który Paweł miał nad wydziałem i te różowe okulary, przez które patrzył na rzeczywistość wydziałową, na studiowanie architektury, no musi zacząć powoli zdejmować, bo okazuje się, że wielu profesorów ma swoje tajemnice i zrobi wiele, żeby te tajemnice nie wyszły na jaw. Czy ty też miałeś takie różowe okulary, które zbijałeś? Tak, zbiałeś? ja miałem. Ja, no ja byłem na Wydziale 11 lat. Najpierw 6 lat studiowałem, a potem 5 lat pracowałem. I tak, tak, ja, ja patrzyłem na Wydział przez wiele, przez prawie całe te 11 lat, przez różowe okulary. Tam w książce jest taka scena, że właśnie Paweł, jego najlepszy przyjaciel, Paweł główny bohater, jego najlepszy przyjaciel Tomek, tacy zafascynowani tam szukają czegoś, myszkują po korytarzach tego budynku, który ma ponad 100 lat już i pochodzi z zupełnie innej epoki, był budowany jako gimnazjum, dla chłopców, więc w ogóle tam te różne historie, co tam się działo wcześniej, dlaczego się tak wygląda, to też jest wszystko w tej książce ujęte, bo sam budynek przy Koszykowej jest takim jej bohaterem niemym, nie tylko tłem, ale też właśnie równomiernym, równoprawnym bohaterem. No i Paweł i Tomek są tacy właśnie zachwyceni, że o mo, jaka tajemnica jest, że trzeba coś odkryć, że to jest tajemnicze, fascynujące, a taka właśnie bardziej trzeźwo patrząca na rzeczywistość ich koleżanka mówi, chłopaki, to nie jest tajemnicze. To jest wszystko po prostu brudne i obleśne. <laughs> I mam wrażenie, że ja, ja przez te moje 11 lat jakby odsuwałem od siebie tę koleżankę, która mówiła mi, to jest brudne i obleśne, a nie tajemnicze i fascynujące. Ale tym. Ale przez, przez, szczególnie przez, przez ten czas studiów, to ja byłem zachwycony tym, że mogę tam, tam być i mogę studiować. I mimo tych licznych mankamentów studiowania, to e, cieszę się, że mogłem ta, te sześć lat tam wystudiować. A już tak kończąc naszą rozmowę, czy brakuje Ci projektowania? I takiej typowej pracy architekta? My dużo projektujemy, no bo wiele rzeczy, które trafia na nasze sociale, no to trzeba je graficznie zaprojektować, Tak. więc to jest... Te, ale samego takiego projektowania architektury nie, 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 nie. nie, nie. <grym> Szczególnie we współczesnych polskich realiach to jest zajęcie bardzo frustrujące. Bardzo, bardzo frustrujące. Mega dużo pracy, pracy po godzinach, pracy w bardzo ciężkich warunkach, nie tylko na budowie w ciężkich warunkach, ale też w ciężkich warunkach w pracowniach projektowych, które bardzo często mieszczą się w urągających jakby godności miejscach za nie specjalnie duże i prestiżowe pieniądze. Zdecydowanie tutaj moja siostra jest architektem i podpisałaby się pod każdym twoim zdaniem dotyczącym <laughs> tego bo właśnie zastanawia się jak się przebranżowić mm, bo już mm. nie daje rady, ale żeby pozytywnie zakończyć e, tę rozmowę, to. Zmien można się przeobrażonić. My najlepszymi przykładami, że da się to jest... A nadal blisko architektury. A nadal, że zajmujemy się całe życie architekturą. No właśnie, więc to jest ten plus, że Ale można. Ale tylko dobrą. I to jest. No... Dokładnie, i po swojemu, i bez klientów, bez budżetów, inwestorów i tak dalej. Więc myślę, że tutaj jest to jedno z najlepszych rozwiązań. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, Tobie Radku, za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że ten sezon nowy będzie pełen takich kwitnących i pełnych wiadomości rozmów. Jeżeli. Jesteście wiernymi słuchaczami e, sztuki poza ramami, to zachęcam Was do komentowania, oceniania, e, a jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to także do tego, w zależności od tego, gdzie słuchacie podcastu. E, I mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce. Do usłyszenia. Jeśli masz ochotę dalej wychodzić poza ramy i odkrywać historię sztuki, sprawdź kursy i webinary o sztuce na stronie pozaramami.com.